Kraków zagrał siebie, zagrał w historii, która inspirowana jest jednym z najsłynniejszych zbrodniarzy lat 60., 70., Karola Kota. Kraków pokazany z detalem, z miłością do miejsca. Każde ujęcie pokazuje to, że tworzył ten film twórca natrwale związany z tym miastem, mieszkający w tym mieście, po prostu Marcin Koszałka. Robiłem dokumenty, pracowałem jako operator, a chciałem zrobić jakby swój autorski film, żeby po prostu połączyć trochę doświadczenie dokumentalisty z doświadczeniem operatora filmowego i żeby to było coś mojego, zupełnie autorskiego, także to był cel. Zrobić coś dla siebie i wykreować cały świat. Dostałam do ręki świetnie napisany scenariusz i to jeszcze taką obietnicę spotkania z Marcinem Koszałką, który jest na tyle silną i ekscentryczną osobowością, że wystarczy pierwsze krótkie spotkanie, żeby wiedzieć, że chciałoby się wskoczyć w taką podróż wspólną. Ja uwielbiam taką pracę, bo mam niebywale wymagającego reżysera. My nie mieliśmy prób aktorskich, my mieliśmy tylko rozmowy. Poprzez rozmowy każdy z nas budował sobie, wchodził w atmosferę jego wyobraźni. Po raz pierwszy w historii kryminalistyki zastosowano prawdziwych rozmiarów przestrzenny portret pamięciowy sprawcy. Jest to ewenement na skalę światową. The cooperation itself, I've never had such a great experience in my life, actually. It really was just a joy in this case. I feel really connected to the city and I love the city and the shooting here was amazing. Bardzo fajne rozpoczęcie nowego czasu dla Krakowa. No nie mamy na co narzekać z koprodukcjami. Natomiast rzeczywiście współpraca z partnerami czesko-słowackimi jest znakomita. Myślimy już o trzecim, czwartym projekcie razem. Komenda Wojewódzka MO powołała grupę operacyjną o kryptonimie Czerwony Pająk. Uderz. Nie zapytasz, z kim idę? Otrzymaliśmy niezwykły, fosforyczny, platynowy obraz Krakowa, zachwycający nie tylko dla nas, mieszkańców, bo odgadujemy, rozpoznajemy w plenerach Park Jordana, Zakrzówek, Rynek Podgórski, okolice ulicy Sarego, hotelu Forum czy więzienia na Montelupi. Wiem, że będę musiał tłumaczyć, dlaczego tworzymy kino artystyczne, dlaczego pozwalamy sobie na eksperyment, dlaczego pozwalamy sobie na poszukiwanie niejednoznaczne historie, dlaczego odkrywamy rzeczy, które są mroczne, tajemnicze, niejasne. I będę to robił z dużą satysfakcją. A teraz, szanowni państwo, najtrudniejsza jazda, najryzykowniejsza jazda. Jazda w ciemności z zawiązanymi oczyma. To jest obraz i ten obraz się albo obroni, albo nie, albo się państwu będzie podobał, albo nie. Także zapraszam na film.